Cześć! Dzisiaj robimy sobie małą przerwę od filmów książkowych, których na moim kanale było ostatnio bardzo dużo i zajmiemy się czymś, co lubię prawie tak samo bardzo jak czytanie książek, czyli YouTube'em. Alice ostatnio nominowała mnie do takiego tagu 10 sekretów YouTube'a stworzonego przez Lily Pebbles i stwierdziłam, że to jest bardzo dobra okazja, żeby pogadać właśnie z Wami o YouTube'ie, powiedzieć Wam o rzeczach, których Wy być może z perspektywy widza nie wiecie. Pytanie pierwsze. Jaki był pierwszy film, który dodałaś na YouTube'ie i czy nadal jest na Twoim kanale? Mojego pierwszego filmu na YouTubie nie ma, dlatego że ja generalnie robiłam przed tym, co widzicie teraz, przed tym kanałem, miałam już podejścia wcześniejsze do YouTuba, z każdego rezygnowałam, zawsze mi się wydawało, że to jest jednak nie coś dla mnie, kamera mnie stresowała, też nie miałam wtedy jeszcze czym nagrywać i jakoś nie odnajdywałam się w tym, wydawało mi się, że a, spłynie na mnie masa hejtów i tak dalej. I dzisiaj żałuję, że nie zrobiłam tego wcześniej, że nie zabrałam się za YouTube'a tak na serio wcześniej, bo dzisiaj być może miałabym większe doświadczenie, być może, nie wiem, miałabym większą ilość subskrypcji, bo przecież tylko o subskrypcje na YouTubie chodzi. I generalnie zaczęłam, pierwszy mój film pojawił się chyba 3 lata temu na kanale, jeśli się nie mylę, byłam na początku studiów. To był chyba między pierwszym a drugim rokiem studiów, czyli to musiało być w wakacje 2013, coś koło tego. W każdym razie to był mój pierwszy film, to był daily vlog z wyjazdu na koncert do Łodzi. To był koncert zespołu Room 94. I paradoksalnie powiem Wam, że chociaż wtedy nagrywałam bez takiego nastawienia, że wrzucę to na YouTube'a, to stresowałam się dużo mniej. Nagrywałam przy ludziach, gadałam sobie bzdury, nagrywałam na koncercie, nie było to dla mnie żadnym problemem. Dzisiaj jak mam przy ludziach nagrywać daily vloga, to mam takie, wszyscy patrzą. Także wtedy jakoś tak było mniej spiny i mogłam przy tym podejściu do YouTube'a zostać. Tego filmu oczywiście już na kanale nie ma. W tym momencie pierwszy film, jaki możecie zobaczyć, to jest daily vlog, znaczy taki bardziej film wyjazdowy z mojej drugiej wycieczki do Londynu. I to też nie jest taki film, z którego jestem jakoś niesamowicie mega dumna, bo technicznie leży totalnie, edycyjnie leży totalnie jeszcze bardziej, bo wtedy miałam tylko Windows Movie Makera. I od tej pory mam wrażenie, że się trochę zmieniło na moim kanale. Natomiast nie usuwam go, bo to jest nie tylko jakby film dla Was, ale również film dla mnie, taka mała pamiątka z wyjazdu. I powiem Wam szczerze, bo jest dużo takich youtuberów, którzy po jakimś czasie wstydzą się swoich filmów, usuwają je sukcesywnie i nagle się okazuje, że ktoś jest na YouTubie przez na przykład 5 lat, ale ostatni film jest sprzed 3 lat, bo po prostu usuwają te stare filmy. Nie rozumiem tego, bo jeśli robi się coś, z czego jest się dumnym w danej chwili, to powinno się to robić na tyle dobrze, żeby być dumnym z tego za 5 czy za 10 lat. Ja nie zamierzam usuwać swoich filmów, bo to jest też takie pokazanie, że od jakby do momentu, do którego doszłam dzisiaj, była długa droga, że od czegoś trzeba było zacząć i że te początki wcale nie były proste, łatwe i przyjemne. I to jest też takie pokazanie takiego progresu, więc nie rozumiem ludzi, którzy usuwają swoje stare filmy. Pytanie drugie. Jaki jest Twój ulubiony film na Twoim kanale? Zawsze mówię, że najlepszy film, jaki zrobiłam, jest ciągle jeszcze przede mną, ale z tych, które zostały już opublikowane, na pewno jestem bardzo dumna z pierwszego filmu z stylizacją, który zrobiłam, czyli akcji stylizacja. To był pierwszy taki outfitowy film, który kiedykolwiek powstał. Trochę mi zajęło, żeby się jakby przełamać, żeby to zrobić, no bo jednak mi i powiedzmy blogerce fashion jesteśmy od siebie dalekie. To nie moje klimaty, chociaż coraz lepiej się w nich odnajduję, ale to jest swoją drogą. To jest film, z którego jestem bardzo zadowolona i Wam się też chyba bardzo podobał. Ostatni lookbook, jeśli nie widzieliście, to gdzieś tutaj będzie link, inspirowany kolekcją Melrose, bo tam nawet nie sposób, w jaki ja tam wyglądam, bo to jest mniej istotne, natomiast jestem powiedzmy dumna, zadowolona z tego, jak on wypadł w montażu, jak jest zrobione edycyjnie i Wam widocznie też się podobało, bo dużo osób w komentarzach właśnie zwracało uwagę na montaż. Za te wszystkie pozytywne komentarze bardzo Wam dziękuję, bo nasiedziałam się nad tym filmem naprawdę, naprawdę długo. Pytanie trzecie. Jaka jest najbardziej wstydliwa rzecz, jaką powiedziałaś w filmie? Oczywiście wszystko w postprodukcji, w montażu i tak dalej można wyciąć, ale wydaje mi się, że jakoś nie zdarzyło mi się powiedzieć niczego głupiego, tudzież wstydliwego w filmie. Oczywiście zdarzało mi się gadać głupoty, zdarzało mi się, nie wiem, przejęzyczać, używać nie tego zwrotu, którego chciałabym użyć w kontekście danej sytuacji, natomiast chyba nie powiedziałam niczego takiego, czego miałabym się wstydzić, co bym potem, nie wiem, wycinała w obróbce i tak dalej, bo staram się zastanowić zawsze nad tym, co powiem, zanim to faktycznie powiem. Kolejne pytanie. Jakie kanały na YouTubie stalkujesz po nowe filmy? Ja nie mam czegoś takiego, że stalkuję jakieś kanały, to znaczy na przykład nie ustawiam sobie powiadomień, co jest możliwe na YouTubie, jeśli ktoś jest zainteresowany, nie ustawiam sobie powiadomień, żeby mnie informowano o nowym filmie, żebym dostawała maile, powiadomienia na telefon i tak dalej. Natomiast są tacy YouTuberzy, których ani jednego filmu nie przegapiłam i to jest Dan z kanału Dan Is Set On Fire i Phil z kanału Amazing Phil. Ich filmy oglądam
zawsze, niezależnie od tego, o której godzinie się pojawią, zawsze pierwszą rzeczą, jak tylko widzę, że jest film, to rzucam wszystko i oglądam. Widziałam dosłownie wszystkie filmy na ich głównych kanałach, wszystkie filmy na ich kanałach takich dodatkowych, vlogowych, wszystko, co nakręcili razem na kanale gamingowym. I nawet oglądałam wszystkie filmy, które się pojawiły na takim jakby kanale, który powstał w formie żartu, takim kanale, na którym oni robią DIY-e. To był żart Prima Aprilisowi, bodajże w zeszłym roku od tej pory pojawiły się dwa filmy. Widziałam. Wszystko, co z nimi zostało jakby stworzone, wszystko, co oni wrzucili do sieci, zawsze oglądam, bo ich po prostu uwielbiam. Pasuje mi ten poziom dowcipu, pasuje mi poziom autoironii udana. Są po prostu rewelacyjni, więc jeśli nie znacie, to bardzo polecam. To są chyba tylko dwa YouTuberzy, których faktycznie każdy jeden film muszę obejrzeć, bo jest dużo takich osób, które lubię, ale nie każdy film przypada mi do gustu, nie wszystko mnie interesuje, więc też nie wszystko oglądam. Pytanie piąte. Wolisz nagrywać czy edytować filmy? I tak jak Alice powiedziała, no nie ma edytowania bez wcześniejszego nagrania, ale ja zdecydowanie bardzo, bardzo lubię montować. Ciężko mi idzie nagrywanie, to znaczy, no wiadomo, robię to regularnie, lubię w miarę to robić, natomiast wolę sobie już potem usiąść na spokojnie, przejrzeć materiał, zmontować go w jakiś fajny sposób, nie zawsze z mnóstwem efektów specjalnych, z mnóstwem przejść, dodatków i tak dalej, bo tego w filmach też strasznie nie lubię. Dajcie mi znać swoją drogą, czy wolicie takie filmy, które są prosto pocięte i w jakiś estetyczny sposób zmontowane, czy takie przejście, fajerwerki i tudawianki. Dajcie mi znać, bo to jest, mam wrażenie, istotne z perspektywy twórcy, jak ja to mówię. Tak, ale ja zdecydowanie bardziej wolę proces montażu, chociaż czasami jest dużo dłuższy niż ten sam proces nagrywania. Kolejne pytanie. Ulubiona rzecz ze sprzętu to? No ja nie mam zbyt dużego pola do popisu, bo mam tylko aparat, na którym nagrywam w tej chwili. No i za nim stoi lampa pierścieniowa i chyba ona jest rzeczą ulubioną, bo kiedy obejrzycie moje pierwsze filmy, takie mniej więcej przez pierwsze pół roku, nie używałam sztucznego oświetlenia. I to może się wydawać głupie, że używa się sztucznego oświetlenia nawet kiedy jest pełne słońce, jest dzień i tak dalej. Tak jak w tym momencie mam przed sobą bardzo duże okno, a i tak kolory nie są tak idealne, jak być powinny, nawet przy użyciu lampy i tak dalej. Naplątałam teraz, ale generalnie to, co chciałam Wam przekazać, to to, że lampa pierścieniowa wbrew pozorom zmienia dużo więcej niż się może wydawać. Jest potrzebna nawet wtedy, kiedy jest super fajne światło, bo jednak ona pomaga wydobyć kolory, pomaga oświetlić tło i tak dalej. Pytanie siódme, to jest chyba moje ulubione pytanie w tym całym tagu. Oglądając moje filmy nie widzisz. I to jest to właśnie, że to co Wy widzicie, to co teraz oglądacie, to jest taki malutki ułamek tego, co tak naprawdę się dzieje przy nagrywaniu filmu. Pomijam rzeczy, które się wycina, pomijam rzeczy, które się tam gdzieś obrabia i tak dalej. Ale na przykład nie widzicie tego, co bardzo często youtuberzy mówią, że ubrani jesteśmy tak przyzwoicie, tak od pasa w górę. To znaczy możecie widzieć, mam w tym momencie t-shirt, jakiś akurat crop top, ale zazwyczaj na dole mam albo dres, albo jakieś podomowe leginsy, albo tak jak dzisiaj mam piżamę w pandy. Tego Wy nie musicie widzieć, ale mam wrażenie, że to tak wszyscy mają, że nikt nie siedzi taki wyszykowany od góry do dołu, no chyba, że nagrywa film, w którym go widać w całości. Kolejna rzecz, której nie widzicie, gdy oglądacie moje filmy, to co dzieje się tutaj poniżej kamery, czyli to, co mam porozstawione na podłodze. W tym momencie nie ma tego dużo, bo mam tutaj tylko telefon na podorędziu z pytaniami, mam coś do picia, co sobie gdzieś tam w przerwie między ujęciami popijam, bo strasznie mi wysycha w gardle, zwłaszcza się denerwuje, a jednak nagrywanie wciąż mnie stresuje, wciąż mnie denerwuje. I bardzo często nie widzicie tego, że na podłodze stoi laptop. I na początku dużo osób mi zarzucało to, że ja czytam swoje filmy. To znaczy, że rozpisuję słowo w słowo to, co chcę powiedzieć, a potem Wam to tylko czytam. Tak nie jest. Ja na początku faktycznie zastanawiałam się bardzo długo, zanim nagrałam film, nad tym, co chcę w nim powiedzieć. Układałam to sobie w głowie. Od pewnego czasu przestałam to robić, bo doszłam do wniosku, że to nie ma najmniejszego sensu. I że takie spontaniczne, powiedzmy, gadanie do Was ma większy sens. Natomiast laptop bardzo często stoi tutaj na podłodze pode mną, dlatego, że kiedy nagrywam bardziej skomplikowane filmy, to znaczy na przykład jakieś recenzje, albo filmy na temat książek, jakieś topki, jakieś tego typu rzeczy, w których potrzebuję danych, albo potrzebuję poukładać sobie myśli, żeby o niczym nie zapomnieć Wam powiedzieć, to bardzo często stoi właśnie laptop z otwartym plikiem i tam mam napisany taki, nie powiem, że scenariusz danego filmu, ale taki jakby skrypt. To znaczy mam punkt po punkcie po prostu wypisane, że mam na przykład powiedzieć o, hipotetycznie, jak mamy do czynienia z recenzją, że mam powiedzieć, jaki to jest gatunek, kiedy książka wyjdzie, nie wiem, jaki jest język, jaki jest styl autora. Jakby nie piszę sobie, że podobała mi się ta książka,
Atmosfera jest bardzo fajna, polecam Wam serdecznie, dziękuję, dobranoc. Absolutnie nie coś takiego, po prostu jakby wymieniam sobie po punkcie te rzeczy, które są w danym filmie najważniejsze, żeby o niczym nie zapomnieć. Pytanie ósme. Moja ulubiona pora na oglądanie filmów na YouTube to... Nie mam jakiejś takiej określonej pory, to znaczy włączam filmy na YouTubie po prostu wtedy, kiedy mam na to czas. Wiem, że bardzo dużo dziewczyn robi tak, że przy porannym makijażu albo przy śniadaniu sobie włączają YouTube'a. Mi się zdarza oglądać przy śniadaniu albo przy obiedzie, czasami przy gotowaniu, bo jestem bardzo niecierpliwa. Już najchętniej bym to skończyła gotować, więc hamuję się oglądając YouTube'a, bo jak się zapatrzę w jakiś film, to dam się na przykład czemuś dosmażyć. Natomiast nie umiem na przykład malować jednocześnie i oglądać YouTube'a, bo wtedy nie umiem się skupić na jednej ani drugiej rzeczy. Nie umiem sobie włączać YouTube'a w tle. Na przykład moja przyjaciółka robi tak, pozdrawiam Anię, że włącza sobie YouTube'a i robi sobie coś tam w domu, sprząta cokolwiek. Ja tak nie potrafię, bo muszę się skupić na tym, co faktycznie oglądam, muszę to widzieć. Więc po prostu włączam YouTube'a wtedy, kiedy mam na to czas. Zazwyczaj jest to rano, bo nadrabiam sobie wtedy przed uczelnią jakieś rzeczy, które się pojawiły w nocy, albo z kolei po południu, wieczorem, kiedy już po, powiedzmy, pracy siadam i mam trochę wolnego czasu. Pytanie dziewiąte. Nauczenie się tego o aparacie zmieniło moje nagrywanie. W zasadzie zastanawiałam się nad tym pytaniem i chyba nie ma takiej rzeczy, której nauczenie się sprawiło, że w jakiś inny sposób podeszłam do nagrywania. Bo ja zanim zaczęłam nagrywać, długi czas robiłam zdjęcia, więc jakby wiem, co do czego jest w aparacie. Natomiast po zeszłorocznych warsztatach w biuru, na których byłam, na których Przemek bodajże opowiadał o tym, jak się pracuje z lustrzanką, zdecydowałam się za jego radą zacząć nagrywać w trybie manualnym. Bo kiedyś mi się wydawało, że łatwiej jest włączyć sobie automat, nie chciało mi się bawić z ustawianiem każdego jednego parametru do potrzeb danego dnia. I to był błąd. Teraz z perspektywy czasu widzę, że to był błąd, więc od pewnego czasu, już od tych warsztatów w zasadzie, zaczęłam nagrywać 100% na trybie manualnym. I ostatnie pytanie. Zaraz po nagrywaniu filmu ja oglądam film, oglądam cały materiał, żeby sprawdzić, czy się wszystko dobrze nagrało. To jest jedna rzecz, którą robię. Druga rzecz to jest, idę po coś do picia. Trzecia rzecz, prawdopodobnie zrzucam film, bo ja w ogóle nie lubię mieć takiej sytuacji, że mam jakiś materiał i on jest nieposkładany. Wtedy tak długo będę siedzieć nad tym montażem, aż go skończę, aż cały film będzie gotowy, będzie wyrenderowany i najlepiej już wrzucony na YouTube'a. No chyba, że jest zaplanowany na jakąś tam dalszą przyszłość, to wtedy zostawiam go na komputerze, ale nie lubię mieć na komputerze nieposkładanego materiału. To w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się o YouTubie i o jego kulisach czegoś, czego jeszcze nie wiedzieliście. Może nie do końca o mnie, bo ja się z tym nigdy nie kryłam, że siedzę tutaj w piżamie na przykład. Natomiast mam nadzieję, że coś się dowiedzieliście, czegoś się dowiedzieliście i że przynajmniej miło spędziliście te parę minut ze mną. No i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Zapowiem, że to będzie już chyba kolejny film książkowy. Do zobaczenia, pa!